Szanowni Państwo, w schronisku brata Alberta dla bezdomnych z bratem Ryszardem. Dzisiaj chyba ważny moment w funkcjonowaniu tego miejsca, w funkcjonowaniu dla osób, które potrzebują naszego wsparcia. Pojawiliśmy się tu z prezentem, który chyba był bardzo potrzebny, bo ciąg zdarzeń w ostatnich tygodniach był niesamowity. No właśnie, w ostatnim, właśnie tydzień, dwa tygodnie temu spalił nam się samochód, jedyny jaki żeśmy mieli. No i z utęsknieniem żeśmy czekali na ten podarunek od pana marszałka. No i stało się. Samochód jest na placu, będzie wykorzystywany oczywiście tutaj, tak jak pan marszałek mówił, w celach pomocy bezdomnym. Serdecznie dziękujemy. Nie ma słów po prostu. Nie ma słów. I tak naprawdę to naszą najważniejszą zasadą jest to, aby pomagać tym ludziom, którzy pomagają innym. My nie jesteśmy, Szanowni Państwo, w stanie pomóc tak wielu ludziom w województwie opolskim, ale jeżeli spotkamy brata Ryszarda, brata Zbigniewa, osoby zaangażowane tutaj w to stowarzyszenie i w funkcjonowanie tego domu, to jesteśmy przede wszystkim im bardzo wdzięczni, że się opiekują naszymi mieszkańcami województwa w różnych sytuacjach życiowych. Bardzo Wam dziękuję za to, że tu jesteście. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy i będziemy dziękować zawsze.